Skank. Pierwszy Eric Stark numer 8, drugi Osterberg numer 2, trzeci Elorobajan numer 11, czwarty Uwis Slakteris, łódka numer 51, szósty Józef Konradi, łódka numer 1 z pisami, zamkiem, być może numer 25, jeszcze zmieniają się miejscami, tutaj może się jeszcze dużo wydarzyć. Przez nie. Eric Stark numer 8. Stracił już swoją drugą pozycję na rzecz Elorobajana, który wysforował się już dosyć znacznie, w tej chwili zachował dosyć dużo sił.
a za Osterbergiem czai się jednak cały czas Luis Slakteris, Łotysz. Czyżby jednak jeszcze ten Szwed, który tak długo trzymał się na drugiej pozycji dzielnie ze swoim rodakiem Starkiem? Czyżby łódka numer 2, więc Osterberg utracił miejsce medalowe na dzisiejszym podium, a na nie wskoczył Luis Slakteris z Łotwy, goniący go z numerem 51. Slakteris idzie bardzo szeroko. Wyłówki. Przechowany na ten filmik po lewej stronie to jest zawodników, jak przypominałem. Jeśli widzicie przedokolegę nawierzającego z tyłu, Mr. Pop stoi. Winien zjechać do wewnętrznej linii, przewrócić kolegę po zewnętrznej linii. Tak też zrobił Della Cerni, przepuszczając pędzącego po prawej stronie Slakterista, który dobierać się będzie za chwilę chyba do drugiej pozycji zajmowanej, przepraszam, trzeciej pozycji zajmowanej w tej chwili przez Johanna Osterberga ze Szwecji. Na razie Osterberg nadal trzeci. Gratulujemy Erikowi Starkowi, cóż więcej powiedzieć, proszę Państwa. Jest to Walerona Jan. Erik Stark, dla niego trzeci już flag. Proszę, widzę brawo, bo dyspozycja, jaką zaprezentował, to jest jego trzecie zwycięstwo w rundach Grand Prix w tym roku. Została jeszcze jedna runda, bo Francja jest zdecydowanym faworytem tegorocznych mistrzów. Klasa, jaką zaprezentował, faktycznie zatrważa, onieśmiela.